Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach cyklu dotyczącego przegranych banków z frankowiczami analizujemy kolejne orzeczenie, które jest korzystne dla frankowiczów, a dotyczy Raiffeisen Bank International. To trzeci vlog w cyklu dotyczących przegranych Raiffeisen Bank International z frankowiczami. Otóż 17 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy we Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego udzielonego przez Polbank w 2008 roku. Dlaczego unieważniono? O co chodziło? Przejdźmy do szczegółów. Otóż 17 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia umowę kredytu frankowego. Ale co ciekawe, frankowicze w tym procesie najpierw wnosili o odfrankowienie, odwalutowanie tego kredytu i przeliczenie go na złotówki, oczywiście według zasad i kursu z dnia udzielenia. Sąd, analizując tę sprawę, dochodził jednak do wniosku, że te klauzule abuzywne dotyczące przeliczania, czyli dotyczące przeliczania na złotówki, franków i odwrotnie, zawarte zarówno w umowie, jak i w regulaminie tego kredytu, były nieważne, były niezgodne z prawem i niedozwolone. Były to klauzule abuzywne. W związku z tym w czasie procesu frankowicze zmienili swoje roszczenie i również wnosili o unieważnienie tej umowy kredytu. Sąd okręgowy, badając sprawę, odrzucił propozycję dotyczącą przeliczenia na przykład tego kredytu według kursu średniego NBP i jednoznacznie wypowiedział się, że po usunięciu tych abuzywnych klauzul dotyczących przeliczania tego kredytu, należy taką umowę unieważnić. I zgodnie z nowym wnioskiem frankowiczów, taką umowę unieważnił. Unieważnił ją i spowodował, że ta umowa przestała istnieć. Musiała zostać rozliczona. Proszę Państwa, kolejne orzeczenie przeciwko Raiffeisen Bank International, które potwierdza, że sądy jednak zmierzają do unieważnień kredytu, że to odfrankowienie to jest coraz rzadsze i coraz mniej często sądy takie orzeczenia wydają. Sądy jednak dochodzą do przekonania, że te umowy frankowe muszą ulegać unieważnieniu. Dlaczego? Dlatego, że mają klauzule, których nie można zgodnie z polskim prawem zastąpić. I taką umowę trzeba unieważnić. W naszej ocenie nie ma na co czekać. Frankowicze powinni działać, dlatego frankowiczudziałaj.pl. W naszej ocenie trzeba działać i zachęcamy. Szołajski Legal Group pomaga frankowiczom i prowadzi takie sprawy. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.